Halo, halo, tu radiowe pogaduchy. Oglądacie radiowe pogaduchy. Radiowe pogaduchy, czyli spotkania miłośników, kolekcjonerów i renowatorów, starych radioodbiorników i telewizorów. Halo, halo, tu radiowe pogaduchy. Oglądacie radiowe pogaduchy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszej prezentacji jest renowacja odbiornika firmy Lumophon standard model D2. Jeśli chodzi o podejście do procesu renowacji starych odbiorników, ja generalnie staram się jak najmniej ingerować w oryginalną strukturę, by zachować jak najbardziej stan zbliżony do oryginału. Niestety nie zawsze odbiorniki mają tak wiele szczęścia, że można prostymi metodami doprowadzić je do stanu używalności. Niekiedy trzeba iść w daleko idącą ingerencję. Przykładem takiej renowacji był prezentowany przeze mnie na jednym ze spotkań polski Telefunken Special 132Z, który miał bardzo mało szczęścia i musiał być poddany bardzo daleko idącym procesom renowacyjnym. Dzisiaj dla przeciwwagi przedstawię Wam odbiornik, również bardzo interesujący, ale nie wymagający tak daleko idących prac, ale przy okazji pokażę, jakie niespodzianki mogą nas przy takim odnawianiu spotkać. Dlaczego akurat wybrałem taki model? Tutaj też pewna zasada, którą się kieruję. Staram się wybrać ze zbioru odbiorników, które można by pokazać, taki, który coś w sobie ma. Prezentowany wcześniej Telefunken krył pewną tajemnicę związaną z napisem na tylnej ściance. Natomiast ten odbiornik zainteresował mnie dopiero w momencie, kiedy trafił w moje ręce. Okazuje się, co to jest ten Lumophon standard? Tutaj pokazuję Wam schemat tego odbiornika. Jest to de facto odbiornik czterolampowy na czterech diodach, ale fizycznie zawiera dwie lampy. Lampy firmy TKD WT126 i WT147. Wytwórcą tego odbiornika jest firma Brückner i Stark z Norymbergi. Co można powiedzieć ciekawego? Musiałbym tutaj troszeczkę wrócić jednak też do wątku historycznego, do powstania samej firmy Lumophon. Firma Lumophon powstała w Norymberdze w 1919 roku. Jej założycielem, i tutaj ciekawostka, jest i był wieloletni szef działu rozwoju w firmie TKD w Norymberdze. W czasie pracy w firmie TKD znalazł wiele kontaktów i poszukiwał również do swojej nowej firmy wspólnika, który pomógłby mu finansowo i organizacyjnie. I takim wspólnikiem okazał się pan Karl Stark. I tak w 1920 roku zarejestrowana została w Norymberdze firma Brückner i Stark, a model Lumophon Standard był jednym z pierwszych modeli produkowanych w tej firmie. Generalnie nowo założona firma produkowała części radiowe, elementy słuchawki, elementy do telekomunikacji oraz odbiorniki kryształkowe i początkowo odbiorniki wchodziły do produkcji odbiorniki lampowe. Co jest charakterystycznego właśnie w tym odbiorniku? Jeśli popatrzymy sobie na schemat, no to nic dziwnego. Zwykły bateryjny reakcyjnik z dwuobwodówka z reakcją, z dwustopniowym wzmacniaczem małej częstotliwości. I też tak myślałem, dopóki nie zacząłem wchodzić do procesu renowacji. Całym sekretem tego odbiornika są właśnie te lampy firmy TKD. Okazuje się, że lampy te w zasadzie typowe triody, ale
o nietypowym cokole, który nigdy nie stał się standardem, jak również o nietypowym napięciu żarzenia 3,6 V. Tutaj była ściana, pod którą stanąłem i musiałem podejść do tego rozwiązania tego problemu w nieco odmienny sposób przez wykonanie replik tych lamp. I temu tematowi będę chciał jakby poświęcić dalszą część tej prezentacji. Oczywiście standardowo jak przy odnawianiu odbiornika proponowana kolejność prac. No to jest dokumentacja stanu początkowego. Na podstawie tej dokumentacji oceniamy, jaka jest kompletność, jaki jest stan elementów, a następnie podejmujemy decyzję, jaki będzie zakres renowacji. A przebieg procesu renowacji dokumentujemy, by później można podzielić się tymi doświadczeniami z innymi osobami. A więc stan początkowy tego odbiornika i tutaj się, koleżeństwo, zdziwicie. Otóż tak, odbiornik nie ma metalowego szasi jest bakielitowe, jest trwale połączone z płytą czołową i w odbiorniku, który trafił do mnie do odnawiania, były wszystkie elementy szasi. Popatrzcie na zdjęcie, to zdjęcie jest zrobione bez czyszczenia, tego szasi. Czyli nie dość, że są wszystkie główne elementy tutaj, to również odbiornik miał szczęście, bo nie dobrały się do niego szkodniki, jak również nie był w miejscu bardzo wilgotnym, jak również nie ma śladów tutaj korozji. Na kolejnej fotografii widać w innym ujęciu również stan odbiornika. Kolejne zdjęcie. Szasi od spodu. Wszystkie elementy na swoim miejscu, brak jakichkolwiek tutaj śladów przeróbek czy ewentualnej ingerencji. Tak wyglądały zewnętrzne elementy tego odbiornika, a więc szyldy też czyste, wyraźne napisy, niezniszczone. Nawet skala wygląda w rzeczywistości lepiej niż na fotografii, bo jest po prostu bardziej ostra. Wszystkie gałki i wszystkie pokrętła na swoim miejscu. Czyli co? Widzimy obudowa. Aha, właśnie od tego trzeba zacząć. Plusy tego odbiornika. Szasi kompletne, czyste, bez śladów napraw i korozji. Komplet gałek, tabliczek firmowych, oryginalna część dolna obudowy, dobrze zachowane kable zasilające z wtyczkami, czego na fotografiach nie było widać. Natomiast minusy, których nie pokazałem, bo nie było technicznie możliwości. Odbiornik posiadał wyłącznie dolną część obudowy. Obudowa tego odbiornika, jak później ustaliłem na podstawie poszukiwanej dokumentacji, miała charakter skrzynki otwieranej do góry. Dostęp do elementów odbiornika był od górnej części po podniesieniu tej klapy. No jakież wnioski? Bardzo się ucieszyłem. Doskonały materiał do renowacji. Myślę, że każdy by pozazdrościł coś takiego, tak? Skrzynkę dorobić? Nie jest to wielki problem, bo z fotografii wynikało, że skrzynka jest bardzo prosta. Nie ma jakichś tam fikuśnych frezowań, wzorów i tak dalej, czyli proste, ewentualnie zaokrąglone elementy i skrzynka z litego drewna. Lampy? Jaki problem? No zwykłe 4 triody, tak? Poradzimy sobie. No niestety rzeczywistość okazała się troszeczkę inna. Zacząłem od dorobienia brakujących elementów obudowy. No i po kolei pokażemy, jak wygląda. Ponieważ była dolna ścianka, tak, dno obudowy było w oryginale, pokazuję myszką, nie było problemu, żeby dorobić dokładnie z identycznym frezem tutaj na krawędzi górnej klapy. Jeśli chodzi o wysokość obudowy, też była prosta, bo była oryginalna płyta czołowa. Wystarczyło po prostu tutaj zrobić odpowiednie podfrezowania, żeby ta płyta wchodziła na wcisk. Czyli zostały boki dorobione i góra według dolnego wzoru i zgodnie z fotografiami prezentującymi odbiornik. Tak wyglądała obudowa po jej odnowieniu. Zastosowałem oryginalną starą dębinę,
żeby nie było problemu, bo zresztą z dolnej ścianki nie wynikało, że odbiornik pokrywany był jakąś okleiną. Czyli najprawdopodobniej, na pewno był wykonany obudowa z litego drewna. Tak wygląda obudowa po wejcowaniu i nałożeniu politury. Tutaj nie chciałbym wnikać w proces. No, kłopot polegał, jeśli można mówić o kłopocie, problem polegał tylko na tym, by dobrać kolor bejcy i politury, by zachować oryginalną barwę obudowy. Było prosto, bo miałem wzór. Dół odbiornika pozostał, miałem ten wzór, no i miałem kawałki drewna użytego do odtworzonych brakujących elementów, więc można było to zrobić w miarę dokładnie i wydaje mi się, że rezultat, no ocencie sami, był zadowalający. I tutaj zaczęły się schody. Jak dostałem zdjęcia i dokumentację oryginalnego odbiornika, innego egzemplarza, okazało się, że na górnej płycie jest logo firmy i to logo firmy jest wykonane właściwie w trzech kolorach. Czyli sam napis Lumofon jest w kolorze złotym, tak? Obramowania napisu Lumofon są bardzo cienką czarną linią wykonane, a tutaj w dolnej części literki BNS Brückner, Stark, Nürnberg są w kolorze czarnym. No proces tutaj był też stosunkowo prosty, aczkolwiek dość pracochłonny i czasochłonny, ponieważ mając wzór, można było wydrukować szablony, odrysować szablony, a potem no niestety grafit odpowiednimi barwami tutaj te napisy nanieść, bo one w oryginale też były tak jakoś naniesione, najprawdopodobniej metodą sito druku. Jako tutaj do napisu złotego skorzystałem tutaj z doświadczeń mojej znajomej, która pasjonowała się i pasjonuje się pisaniem ikon i wykorzystałem właśnie ten środek, który używa się właśnie do wykonania złoceń przy ikonach. Do góry pierwsze kroki na górnej części, czyli już po nałożeniu bejcy i po politurowaniu i odrysowany szablon napisu, a dolna część efekt końcowy. I druga przeszkoda właśnie przy renowacji. Tak jak wspominałem, bardzo się ucieszyłem na pierwszym etapie. Pomyślałem sobie, żaden problem, zdobyć dwie zwykłe podwójne triody, ale z tego powodu, że cokół jest nietypowy, było to niemożliwe. Mało tego, okazało się, że lampy są bardzo rzadkie, a jeżeli już występują, to ceny są z kosmosu. Jeżeli macie Państwo dostęp do Radiomuzeum, to zobaczcie, jak te ceny kształtowały się i jak często występowały w popularnych zagranicznych serwisach aukcyjnych. Generalnie są zawsze trzycyfrowe. W związku z tym stwierdziłem, że no, trzeba wykorzystać inne rozwiązanie i tutaj poszedłem tropem mojego kolegi Krystiana, który kiedyś takie repliki tych lamp właśnie trudno dostępnych, różnych, stosowanych w wyrobach niemieckich wykonywał. Użyłem dwa typy lamp, a konkretnie VT126 i były to lampy radzieckie i druga VT147, miniaturowe lampki wojskowe, które bardzo dobrze właśnie się w takiej funkcji sprawiają i można wykonać replikę, która na pierwszy rzut oka niewiele różni się od oryginału. Trzeba się, ktoś to po prostu nie wie, to będzie odnosił wrażenie, że jest to oryginalna lampa. Jak wyglądały elementy składowe do wykonania replik? Tutaj mamy dwie bańki i co najważniejsze, cokół, który jest nietypowy, jeszcze spróbuję wrócić do tamtego slajdu, albo niech zostanie. O, jeszcze raz wrócimy.
bardzo coś uparty jest. No to zostaniemy na tym slajdzie. Zobaczcie, chciałem, o jesteśmy, chcę wam pokazać, co było potrzebne. Potrzebne były takie aluminiowe, wykonane z cienkiej blachy aluminiowej osłonki, bo rzeczywiście w lampie te dwa systemy triodowe umieszczone były obok siebie i oddzielone właśnie, czy zamknięte w takich właśnie ekranach. Właśnie zamknięte w takich ekranach. No i teraz pokażemy właśnie, jak wyglądały te lampy. Tutaj jest od tyłu, czyli lampki są schowane w ekranach, tak? A tutaj na tej fotografii jest zdjęcie od przodu i widzimy te miniaturowe lampki. No w oryginale tutaj rzeczywiście były widoczne te dwa systemy triodowe i nie miały one jakby tej szklanej obudowy. Oczywiście mój sprawdzony patent, doklejenie tutaj elastyczną taśmą klejącą, co pozwala na wklejenie tego do cokołu, jak również ewentualne wyjęcie tego z cokołu do naprawy czy do pokazania. No i tutaj w dolnym rogu zobaczcie, jak wyglądała sprawa cokołu. Cokół jest nietypowy, bo ma sześć wyprowadzeń. I niestety ten cokół trzeba było tutaj dorobić. Jak wygląda odbiornik teraz po włożeniu już lamp w podstawki lampowe? Oczywiście wykonane zostały również naklejki takie, jakie były na oryginalnych lampach, z oznaczeniem lampy i z oznaczeniem firmy, która produkowała. Tutaj już szasi w obudowie i widok gotowego odbiornika po zakończeniu całości. Akurat, jak widzicie, jest to przypadek zupełnie z drugiej, przeciwnej strony niż w przypadku telefonka na specjala. Ten proces renowacji był bardzo prosty, ale chciałem pokazać właśnie, jakie niespodzianki mogą być w postaci na przykład nietypowego napisu firmowego, który trzeba dorobić. Czy tak jak tutaj, z bardzo nietypową lampą, tak jak mieliśmy pokazane to w mojej prezentacji dotyczącej lampy 3NF do odbiornika lewego OE333. Dlatego ta moja prezentacja nieco różni się od takiej prezentacji technicznej, gdzie pokazywaliśmy cię krok po kroku poszczególne czynności. Ja chciałem po prostu pokazać, jakie mogą być nieoczekiwane niespodzianki. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam ewentualnie zainteresowanych do obejrzenia tej wcześniejszej prezentacji, o której wspominałem, gdzie odbiornik musiał być rozebrany i złożony od nowa. Dziękuję pięknie za uwagę.